Właśnie zakończyła się liturgia Wielkiego Czwartku, msza święta Krzyżma z Ojcem Świętym, który jest sercem jedności Kościoła, a więc również i sercem naszej rodziny oriońskiej. Znajdujemy się w miejscu, w którym święty Piotr wyznał swoją wiarę, miejsca, w którym obecnie Ojciec Święty daje świadectwo swoją wiarą, wiarą, na której budował ksiądz Orione i również i my budujemy. Życzę radosnych świąt wielkanocnych dla Was, jak i dla wszystkich, którzy przebywają w naszych domach, którzy są przedmiotem naszej troski i naszej posługi miłości i posługi kapłańskiej. Radosnych świąt wielkanocnych.